Czołem, witam Was serdecznie na dzisiejszym streamie z okazji wyprzedaży Black Friday. Znajdujemy się w studiu jak zwykle i powracamy do PlayStation 4. Jak już myślałem, że przerzucamy się na piątkę, powracamy na PlayStation 4. Mam dzisiaj trzy gry do ogrania, przynajmniej tak dostałem informacje z bazy. Jak widzicie, pierwszą z nich jest FIFA 21. Zagram tylko jeden mecz, ponieważ jak już zapewne wiele razy wspominałem, a Wy to pewnie słyszeliście, piłka nożna nie jest moją główną dyscypliną sportową. Drugą grą będzie pewnie The Last of Us Part 2. Muszę sprawdzić w ogóle, bo ja tą grę przeszedłem, a też nie chciałbym Wam spoilować, więc będziemy musieli tam w opcjach przeładować. A trzecią grą będzie nowość, czyli Watch Dogs Legion, i dodatkowo ja w ogóle nie grałem w tę grę jeszcze. Mieliśmy tak kurczaki zawaloną głowę pracą, że nawet nie miałem czasu odpalić tej gry, więc dzisiaj pierwszy raz sobie zobaczę. Będę się starał też oczywiście czytać Wasze komentarze. Wiem, że ostatnio dużo tutaj było, że tak powiem, nagan w moją stronę, że nie czytam komentarzy, ale nie pomaga mi to też, że na Facebooku i na YouTubie robimy. Dobra, to tak, ja dzisiaj właśnie wiem, co mogę zrobić. Mogę uczcić pamięć zmarłego Diego Maradony i na przykład wziąć sobie tę klasyczną tą. Gdzieś to było, nie? Tutaj można było jakieś takie klasyczne składy turbo mega wykręcone wybrać. Gdzie to było? Reprezentacje. Reszta świata. Nie, no reszta świata nie. Nie wiem, muszę spróbować. Nie, to chyba reprezentacje muszą być w takim razie. Tak, muszą być reprezentacje. Dobra, spróbujemy zobaczyć. Czy jest jakaś klasyczna ta... Gdzieś to widziałem, pamiętam, że było coś jakaś. Taka nawet drużyna taka mega wykręcona była, w sensie... Reszta świata? Dobra, ze studiami... O, tak, reszta świata mi podpowiedziało studio. Dobrze. Dziękuję. To chyba ten, nie? To jest to, czy nie? Nie. To? To chyba może. Dobra, zobaczymy. Nie pamiętam naprawdę, no. Nie gram w ten. Dobra, czekajcie, wezmę, uczcimy tutaj pamięć, weźmiemy Anglię sobie. Anglia? Jest Anglia? To Wielka Brytania, tak? Pewnie to jest napisane. Oznaczone, czy nie? No ja jestem ślepy dzisiaj, czy co jest ze mną? Ty, no ja jestem ślepy, czy mi się wydaje, że tu Anglii nie ma? Czy to... Czy Anglii nie ma w ogóle w finałach, czy jakby o co tu chodzi? Ty, no bez jaj. Ja nie ogarniam, co tu się dzieje w tej... Nie, jest, dobra, okej, okay, tu byłem, no dobra. No dobra, zobaczymy. A jakie jeszcze mogę wziąć? Sokrat? Nie, no to chyba to. Dobra, zobaczymy, Ostar. Weźmy to. To jest okej. Okay. Siemano, cześć Rafale, cześć Patrycjuszu, cześć Karolu, cześć Marcinie z Facebooka, cześć Dawidzie. Idę po nóż, haj. Szkoda, że w God of War nie zagram. Tutaj pisze na YouTubie Adam Kplay. Wiesz co, nie zagram, ponieważ nie wiem, nawet czy mam. Chyba powinienem mieć nawet tego, ale takie dostałem wytyczne. Taki przychodzi do mnie gołąb z przekazem. Tak jak w Grze o Tron, wiecie, kruki przylatywały, nie? Tak do mnie gołąb przylatuje i tam mam napisane, z czego mamy streamować, więc... Dobrze. A tutaj jest nauka tego. Ja to FIFA powiem wam, że FIFA jest dla mnie największą magią. Kompletnie nie czuję emocji. Chociaż nie, czuję emocje, jak gram sobie i tam bramki sobie na, wiecie, na normalu albo na semi-easy strzelam, bo podejrzewam, że granie z jakimiś zawodowcami byłoby mega hardkorowe i trudne dla mnie. Podejrzewam, że to by były jakieś takie wyniki rzędu 10-0 albo z 8-0. The Last of Us, Mateusz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Co zrobić, aby dostać się do Waszego teamu i pracować w PlayStation, pyta Wiki. Wiesz co, to dobre pytanie w sumie, nawet nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim podejrzewam, że trzeba mieszkać w Warszawie, bo w Warszawie jest nasze studio, nie wiem, czy wiecie. Może to jest ścisłe centrum? W sumie nie wiem, czy to jest ścisłe centrum, ale jest to... Jest to gdzieś w centrum. Nie, no dobra, to nie wziąłem. Nie, no jest Zidane, ale to Maradona. Kurczę, była taka jakaś ta drużyna, że był ten. Ludhulit był, Maradona i tak dalej.
Ja złą drużynę chyba wziąłem. Dobra, niektórzy zobaczymy. Piłkarze po zakończeniu kariery nie potrafią rozstać się z piłką i decydują się zostać trenerami. W ten sposób uzyskaliśmy takich wybitnych strategii. To będzie właśnie testament, to będzie testament, czy można grać w FIFA i czy można grać czy można grać w FIFA i czy można czytać komentarze, a już samo to zdanie mi się pomyliło. Ej, a powiedzcie mi, bo nie wiem, czy gracie w ogóle, jak się mocno wkręcacie w futa, bo ja powiem szczerze, że mnie najbardziej zastanawia to, bo tak, przede wszystkim tak mi się wydaje, nie, że futa, jak się gra, no to podstawą jest to, że trzeba totalnie ogarniać piłkę nożną tak w realu, żeby wiedzieć, jacy są zawodnicy, no i tak się trzeba dosyć mocno interesować tym, nawet bardzo mocno, rzekłbym. Bo no, ja interesuję się UFC, nie? Ja na przykład ogarniam, jacy zawodnicy są, kto tam z kim walczy lub jakie ma predyspozycje, w czym jest lepszy, w czym jest gorszy i tak dalej. Ale na przykład no, w piłce nożnej, no to... No to jest ciężko chyba, nie? No bo tak więcej klubów, to trzeba ile to trzeba ludzi w ogóle ogarniać. Ja tak jak słucham na przykład właśnie, jak wychodzą jakieś tam paczki, futa i tak dalej, to dla mnie to jest kompletna magia. Znaczy wydaje mi się, że nawet nie wiem, ile to czasu by mi zajęło w ogóle, żeby to skumać. A myślicie, że dla kogoś, kto kompletnie się na przykład nie interesuje, to jest w ogóle możliwe, żeby skumać? Jak polecam. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Żeby w ogóle ogarnąć na przykład takiego futa czy coś? Ostatnio jakiegoś takiego newsa przeczytałem, że tam jakiś był, co tam, 10-latek? Jakiś taki, który wszystkich gromi w ogóle w FIFA? Że tam wszystkich na turnieju jakimś tam oklepał, nie? I nikt nie miał z nim szans. Jakiś tam zeszłoroczny mistrz to w ogóle tam do zera od niego w ciry dostawał. To też jest niesamowite, że 10-latek potrafi w ogóle zmiażdżyć w FIFA jakby starszych graczy. Zawsze mi się wydawało, że jednak no wiek to też jest doświadczenie. Jeżeli chodzi o gry. Strasznie mnie zadziwił ten news, szczerze mówiąc. I to tak, jak się gra czasami, nie? Na sieci. To pojęcie, że pokonał mnie 10-latek, nabiera nowego znaczenia, nie? Gdzie akurat to nie byłby wstyd. Może teraz zacentrować. No ale podał mu po prostu czadowo, nie? Dobra. Teraz to God of War to już chyba każdy widział. No to fakt, że God of War jest grą, którą przede wszystkim no, jest starszą grą. No ale z drugiej strony ten, no The Last of Us to ciężka sprawa, no bo to jest taka gra, którą... W sumie... Ależ kurczę to zrobiłem! Nie umiem grać w piłkę! Ho, człowieku! Tak się nie gra w FIFA. Znaczy, tak się nie umie grać w FIFA. Nie, no to dobra, no to... Kim ja strzelam? Akurat ten pan to raczej nie ma w zwyczaju pudłować. Pan Messi. Jak gry z Black Friday, to będzie The Last of Us 2. Tak będzie The Last of Us 2, panie ziemniaczku. Dzień dobry, cześć. Siemanko, cześć na Facebooku. Okej, tak w temacie PS5 oczywiście nie mam żadnych informacji a propos tego, kiedy będą. Przykro mi, naprawdę. Chciałbym, jakby ode mnie to zależało, to zbierałbym wszystkie adresy wasze i autentycznie wysyłałbym wam konsolę normalnie kurierem, żeby każdy, kto chce ją nabyć, żeby mógł to zrobić. Ja nawet sam nie kupowałem swojej konsoli. W sensie, mamy jedną oczywiście w studiu, na której pracujemy. Dzielimy ją pomiędzy ludzi, którzy z nami pracują, więc to nie jest tak, że... mamy, wiecie, 100% czasu, żeby sobie pograć. Ale ja też nie chciałem kupować z tego względu, że no, ja wiedziałem, że ja będę miał dostęp, a nie ten. Bez sensu jest, żeby ktoś inny nie miał, jak ja na przykład będę miał, nie wiem, dwie czy tam trzy, nie? Kiedyś sobie kupię, oczywiście prywatnie, bo ja mam taki system, że sobie w ogóle w domu sobie gram w sypialni. Więc jak mam możliwość... O Jezu, Messi dzisiaj jest rozstrzelany. Jak normalnie. Więc ja, no ale na razie, tak jak mówię, sam nie kupowałem nawet własnej konsoli, bo, no bo nie szukałem, nie? Nawet w sklepach. I kurczę, gdybym mógł, to bym autentycznie wszystkim wam je wysłał. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie. Dzień dobry, witam Sebastianie, witam Bongusiu. To nie jest to, że ja nie dostałem z PlayStation, Pawle, tylko powiedziałem, że ja nie zamawiałem swojego, bo my mamy taką, na której pracujemy, więc teoretycznie dostałem. Tylko po prostu sam jako prywatna osoba poza PlayStation nie zamawiałem, więc tutaj przekłamanie. Przekłamanie weszło trochę.
Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2-0. Chyba źle się wyraziłem. Dobra, to inaczej, bo widzę, że tutaj w komentarzach mały rozgardiasz zapanował. Mam większość gier, które wyszły na PlayStation. PlayStation 5 jest u nas w studiu. Mam do niego dostęp. Jest okej? Okay? Rozumiemy się? To nie jest tak, że typ z PlayStation nie ma PlayStation. Typ z PlayStation ma PlayStation, jeśli o to wam chodzi. Nie wiem, czy ja na easy tutaj nastawione, czy ta drużyna jest taka dobra po prostu? Bo to jest jakiś absurd tutaj, co się dzieje. Nie powinni tak dobrze grać. Poczekajcie, to niemożliwe, że to jest. Ja to muszę na jakimś. Muszę jakiś, nie wiem, wyższy poziom trudności wziąć, bo jakiś najniższy jest. Kamera, nie kamera. Wizualne, dźwięk. O. Ale nie, bo to jest konfiguracja rozgrywki. To nie. Sterowanie nie. No tutaj chyba to powinno być, nie? Czy nie? Czy mi się wydaje? Czy tu? Nie, to jest przystępność, to jest wszystko ten. Dobra, nieważne. Sprawdzę później. Czy mam platynę w The Last of Us i czy przestałeś na brutalnej rzeczywistości? Nie, właśnie nie przeszedłem, panie ziemniaczku. Na tym, na najtrudniejszym poziomie, ale z The Last of Us to ja wam powiem, mam tak, że z The Last of Us mam tak, że ja nie będę przechodził go prawidłnie, w sensie takim, że raz przeszedłem tę grę, przeszedłem oczywiście na normalu i to jest tak trochę dla mnie, że znam tą całą historię, no bo jak się raz grę przejdzie, no to Ja też jak grałem, to tak dosyć wnikliwie przechodziłem, w sensie nie raszowałem jej jakoś maksymalnie, więc nie wiem, tam sprawdzałem po zakamarkach bardzo dużo tych takich ukrytych przedmiotów, tam poznajdywałem i tak dalej. Czytałem oczywiście w menu wszystkie jakieś tam rzeczy i po prostu, no ja tak zawsze gram w gry, nigdy się nie spieszę, nie? Chyba, że są to wyścigi, no to wtedy się spieszę. I po przejściu jeden raz The Last of Us, powiem wam, że najbardziej mi się podoba to, że po skończeniu gry otwiera się te menu, gdzie możemy sobie kupić te różne usprawnienia, nie? Że tam nieskończona amunicja jest, tak dalej, tak dalej. I nie wiem, czy będę wbijał platynę, bo mam inne gry akurat, które w tym momencie tam się nastawiam gdzieś na platynę, żeby wbić. Ale kurczę, przy dwójce to tak mam, że raz przeszedłem i mi wystarczy, nie? Tak, nawet scenariuszowo ta gra po prostu tak mną wstrząsnęła, że tak się wyrażę, że jak będę ją kiedyś jeszcze przychodził, to raczej sobie przejdę już ją tak totalnie na luzie, na zasadzie, że nie mam nic nikomu do udowodnienia, włączę sobie nawet tam pewnie nieskończoną amunicję, żeby się pobawić, nie? Bardziej grą niż się stresować. Ja w ogóle tak im dalej jestem w swojej karierze gracza, tym mniej lubię się stresować, na przykład, nie? W takich horror to w ogóle nie gram. Max tego to jest jakiś taki, wiecie, Resident Evil 2, znaczy dwójka i trójka, nie? Dla mnie to jest max tego. Gustaw angielski komentarz. To jeszcze jeden mecz będzie, więc szkoda ten. Szkoda. Sebastianie, na Facebooku nie przejmuj się, FIFA zaraz się zmieni w co innego. Marto do sprzedania Patapona 3 na PSP. To była dobra gra, Kacper. Pamiętam Patapona 3, naprawdę. Nie. No Anglia, Wielka Brytania, Maradona, nie ma. Tam chodziło o to, że jak ja wybierałem, to wydawało mi się, że ostatnio jest jakaś taka drużyna tutaj, tak mi się wydaje, która jest tą taką drużyną z gwiazd złożona, nie? Że tam chyba Pele też biega, jakiś Ronaldo, Ronaldinho i tak dalej, i tak dalej. I tam mi się wydawało, że jakiś Ruthulid, wiecie, tego typu klimaty, nie? I tam mi się wydawało, że tam był Maradona, tylko po prostu ja nie gram w FIFA na tyle sprawnie, że nie jestem nawet w stanie tych zespołów przy wyborze w menu znaleźć, ewidentnie, więc... Więc tutaj to już niestety do mnie tylko pretensje. No ale mnie robią. Komputer się chyba obudził. Chance. No biegać, chłopaki. No biegnij. Isco? No biegnij, Messi. Co ja tam? No ale dlaczego ty śpisz? No już blisko pole karne. To było nawet dobre. W sensie interwencja u obrońcy. Mason Mount? No, grać będą teraz w innym składzie. Wspaniałe wybicie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. No, co to było? Będzie teraz. Co to było? Miał do przodu strzelić, nie gdzieś w ten. Zaraz będzie zmiana. Zmiany. Wszędzie zmiany. Teraz dośrodkuje? Ale powiem wam, że jak jest 3-0 już dla mnie,
nawet jakbym bramkę stracił, to nie robi, znaczy nie to, żeby nie zrobiło na mnie to wrażenia, ale to tak trochę jest przerąbane jak ten. No nie, no oni są jacyś pijani w ogóle, tam się wywracają sami. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Dobrze, no ale mógł już biec, no przecież dlaczego on nie biegnie, co on zrobił? Ej, no wyprzedził mnie, to już błąd, nie umiem sztuczków robić. Nie umiem robić driblingów. A tej historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Dobrze próbował, ale stracił. No. Aha, dobra, kółko miałoby być dośrodkowanie. Wiecie, pomyliło mi się z tą drugą grą, nie? A więc tam było odwrotnie zawsze, nie? Że kółkiem się... I to było jakieś takie bardziej intuicyjne dla mnie, że tam się kółkiem wrzucało, a kwadratem się strzelało. Nie wiem. Dybala ma sporo miejsca przed sobą, nieatakowany. Pociągnie skrzydłem. Messi dobrze ustawiony. Dobrze. Zobacz, co tam. R1 chyba trzeba trzymać, nie? Żeby on jakieś tam sztuczki robił na zasadzie jakieś kopnięcie z wyskoku czy tam z czegoś. Prawy analog. Ja najbardziej czekam na God of War Ragnarok. Czy to już jest wersja z upgrade'em? Moje ulubione gry, Adam Staszewski pyta. Już odpowiadam. Po kolei. Czy to jest zwykła wersja na PS4? Tak, to jest zwykła wersja na PS4, ale PS4 to jest Pro, które akurat w tym momencie mamy. Zresztą gramy na Pro zawsze, ja też mam Pro w domu. Czy to jest wersja z upgrade'em? Nie wiem, o jaki upgrade pytasz, bo ja z tego co słyszałem, to jakiś tam upgrade wszyscy czekają na piątkę, nie? W sensie, ale czy to będzie chyba taki upgrade następnej wersji, w sensie FIFA chyba, nie? W 22. Nie wiem, nie doczytałem, nie tego, nie pamiętam. Nie minę się jaka jest następna gra? The Last of Us zaraz włączymy, tylko ten mecz się skończy. Jeżeli chodzi o moje ulubione gry, to chyba najłatwiej, bo to ciężko powiedzieć, bo ja mam bardzo dużo ulubionych gier. To znaczy, mam jedne takie, w które rzeczywiście gram bardzo długo. I bez wątpienia pierwszym takim tytułem, który przychodzi mi na myśl, to jest Monster Hunter. Po prostu jestem mega oddanym fanem tej serii, od drugiej części, tej od PSP, Freedom Unite. Po prostu jak pierwszy raz spotkałem się z tą grą na właśnie PSP, jak kiedyś miałem, to się w niej zakochałem tak od pierwszego wejrzenia i od tej pory praktycznie grałem w każdą część. Nawet w te, które nie były na PlayStation. Ale całe szczęście seria powróciła oczywiście z fenomenalnym Monster Hunter World na PS4. Gra też na piątce, w ogóle śmiga totalnie w 60 klatkach, po prostu wydajność 100% czat. I to jest gra, której praktycznie nawet jeszcze nie skończyłem i to jest jedna z takich trudniejszych platyn w ogóle do wbicia, bo tam nie tyle, co jest dużo grindu, co trzeba do upolować jakby wszystkie największe potwory. A żeby te wszystkie potwory polować, to trzeba je po prostu trafić, bo tam jest trochę tak, że jest i Dan z główki nie jest w stanie strzelić. Tam jest trochę tak, że te potwory po prostu się randomowo pojawiają. Jest jakiś sposób nawet takiego odmierzania, czy ten potwór, bo trzeba, on musi być albo najmniejszy, albo największy z możliwych, nie? I po prostu trzeba trafić. I jak się trafi, to jest spoko, a jak nie, no to trzeba grindować, nie? Nie ma problemu. Ja to widzę, że straszny pogrom jest. Nie wiem, w co jeszcze lubię grać w takie gry. W Koda bardzo lubiłem grać, w tego Modern Warfare. Okazało się, że mam 800 godzin w multi. Ponad. A, okej, Mikołaj. O, dobra. IQ 200, nie? To ten, następnym razem zmienia na ten, na alternatywne. Na alternatywne, no jakoś tak mi zawsze wychodziło. Co, w Koda grałem, w co jeszcze grałem? Nie wiem, Ghost of Tsushima na przykład mega mi się podobał. To jest w ogóle gra moim zdaniem generacji. Dla mnie, osobiście, wszystko mi się w tej grze podobało. Ja jestem w ogóle fanem takich, właśnie tej japońskiej takiej szkoły robienia gier. To w przypadku akurat Tsushima jest to takie podwójne znaczenie ma, ale bardziej mi chodzi o to, że ja jednak wolę gry. O, najlepszym przykładem jest to, nie wiem czy graliście w Star Wars Upadły Zakon. No to tam, jeżeli pogracie sobie w Upadły Zakon na przykład, albo w jakąś japońską grę typu na przykład Dark Souls albo właśnie Monster Hunter, no to te gry różnią się diametralnie od tego, jak się kieruje postacią, jak się steruje nią. W sensie Jedi Fallen Order bazuje na tym, że jak wciskamy tam, nie wiem, uderzenie, no to animację jakby zaczynamy, nie? A w grach japońskich jak wciskamy uderzenie, to uderzenie następuje niemalże natychmiastowo. I ja wolę tego typu gry. Ale to też wynika z tego, że ja się bardzo, bo jak byłem młodszy, to też bardzo dużo na automatach grałem, nie? Jak jeszcze były, istniały takie rzeczy. Wiecie, w takich jakichś miejscach czasami nie do końca bezpiecznych i tam się właśnie chodziło i tam się grało. Dobra, słuchajcie, 20 minut minęło, nie będę zamulał. Przejdę do The Last of Us, proszę bardzo. Tutaj The Last of Us, bang. Jeżeli Was dziwi ilość gier, którą mam na dysku, to niech Was nie dziwi. W sensie mam zewnętrzny dysk,
chyba 4 terabajtowe podłączone. I muszę tak mieć, no bo gdy pracujemy też na tej konsoli, jak ja na przykład sobie czasami zgrywam jakieś gry czy coś, no to gdybym miał je ściągać albo instalować za każdym razem, no to, to by było przerąbane, więc muszę mieć taki duży dysk, na którym te wszystkie gry działają, nie? I to jest spoko. No ja wiem, że Argentyna to Maradona, come on. Już nie róbmy sobie ze mnie jaj. Ja widzę ten. Paweł, ty dostaniesz bana, taki niemiły jesteś, powiem ci szczerze. Tak, sprawdzam komentarze. Jezu, automaty to chyba w prehistorii. Prehistoria dla mnie to, słuchajcie, dinozaury, ale fakt jest faktem, że to było jakiś czas temu. To prawda. Dobra, poczekajcie, bo ten ekran to też jest w sumie trochę spoiler, ale... dobra, moment. Gdzie ja jestem? W Śródmieściu? Jaki rozdział mogę wziąć? Dobra, to co? Robimy to Śródmieście? Pokazać wam na przykład kody wszystkie? Czy ten? Czy spoilerami lecimy i lecimy dalej? Może nie, ja nie będę spoilował, bo dużo ludzi mogło jeszcze nie grać. Przepraszam was bardzo. No dobra, to weźmy sobie to Śródmieście, polecimy, nie? Ja to chyba mam kody nawet na ten. Na średni plus, średni trudny. To jest oczywiście save po przejściu całej gry, więc tutaj jest dosyć dosyć dużo takich różnych jakichś myków, które można sobie robić. Ja też mam tu już odblokowane te kody niektóre. Znaczy to jest tak, że się menu odblokowuje po skończonej grze, gdzie możemy sobie grafiki koncepcyjne kupić, chyba obrazki z tego co pamiętam. Przepraszam, i różne te takie cheaty, no bo inaczej się tego nazwać nie da, nie? Nieskończona amunicja to cheat jest w sumie. Pokaż zakończenie, gościu. No nie, no come on. Samuraj, smaruj, samuraj, smaruj. Na czym teraz grasz? Na PlayStation 4 Pro gramy. Czy będzie remake Metal Gear Solid? Już odpowiadam. To ciekawe, fajne pytania. Bardzo, bardzo ładne pytania na YouTubie zadajecie. Siema, wszystkim na Facebooku. Jak ci się podobało The Last of Us Part 2? Bardzo mi się podobało od strony technicznej. W sensie te wszystkie animacje, to jak to było technicznie zrobione, muzyka, to mi się mega podobało. Co do historii, ciężko mi powiedzieć, bo nie ja ją pisałem i nie tak sobie do końca wyobrażałem, że to się wszystko tak rozwinie. Ale wiecie, mam jedynkę, nie? Na tej zasadzie. Jedynka jest dla mnie dalej jakąś taką niesamowitą grą, chyba też przez to, w jakim momencie życia w nią grałem. I to nic nie zabierze dla mnie. I powiem nawet więcej, że czasami nawet tak sobie myślę, że ta dwójka to jest takie coś, co po prostu się wydarzyło, ale nie ma to wpływu na to, co było w jedynce. Bardziej mi się jedynka podobała niż dwójka. Pod kątem scenariusza na pewno, nie? Jak działa New Game Plus w tej grze? Wiesz, co działa w ten sposób, z tego co pamiętam, Adamie, że raz, że masz dostęp do większości sprzętu swojego, czyli tak jak sobie wejdziemy... Czekaj, tylko niech ona sobie przeskoczy. O! O w mordę, patrz! Hotel Zarabia. Że, wiesz co, dostajesz, jakby zostaje ci system rozwoju, czyli te wszystkie umiejętności, które sobie tam skumałeś. Czyli no, tak, czyli tutaj widzicie, że te wszystkie perki, które odsłoniłem sobie, to one mi zostały. Kreatywnie. I z tego co kojarzę, to też broń chyba mam ją na dosyć tam takim... tak jak widzicie, też mam całą broń, którą zdobyłem, ona też jest upgrade'owana, więc w sumie po prostu zostaje nam wszystko to, co w grze zdobyliśmy, nie? I to jest takie spoko. No i plus jeszcze mamy dostęp do cheatów, więc mogę sobie na przykład wejść tutaj. Są w dodatkach. Modyfikacje z rozgrywki, proszę bardzo. I tu kupujemy sobie za punkty, nie? W sensie te punkty to są przyznawane za te wszystkie znajdźki, co znajdujemy w grze jakby podstawowej. Jakieś tam medaliony, takie inne rzeczy, nie? Że
Mamy ich pod koniec gry tyle, że jesteśmy w stanie sobie sporo z tego kupić. Nie wiem, nie powiem wam, czy używanie cheatów blokuje trofea. W sensie, że na przykład nie możemy wtedy jakiegoś trofeum zdobyć. Bo nie sprawdzałem tego, ale faktycznie... Strzałem się, tym się przeładowało. Ale faktycznie jest tak, że nie wiem, raz mi wystarczyło. Nie mam, ja w ogóle przestałem sobie udowadniać, wiecie, takie rzeczy na przykład, że o, muszę przejść grę na najwyższym poziomie trudności i tak dalej. Jest tyle gier, że ciężko jest, przynajmniej mi, poświęcać tyle czasu, żeby jedną grę przechodzić po prostu po 30 razy. Okej, może to głupio brzmi w przypadku tego, że gram Monster Huntera, ale tam no to jest trochę inna zabawa, nie? Nie ma paliwa. Uncharted 4 to było. To była gra prawie idealna. To przyznaję, że ja. Nie powinienem tego mówić, ale powiem wam, że ja nie wiem, jak oni zrobią kontynuację, to ja nie wiem, jak ona będzie wyglądała, bo dla mnie czwórka skończyła się praktycznie idealnie, nie? Jaki mamy plan, żeby znaleźć to miejsce? Dobra, czy ja jestem na tyle nieogarem, że zapomniałem, jak się skacze koniem? Skacze się X-em zawsze, nie? Dobra, na razie sobie zobaczymy. Co tu jest? Bo było pytanie, czy ten. Ktoś tam się pytał, czy ja myślę, że będzie remake Metal Gear Solid. To jest bardzo ciężkie pytanie. Zastanawiałem się nad tym i ja nie wiem, czy bym chciał, żeby był remake. I powiem wam dlaczego. Z jednej strony to jest mega fajne, nie? Że byłby remake, bo to jest jedna z najbardziej kultowych gier na PlayStation 1. Ja pamiętam, nie wiem ile razy przeszedłem tę grę. Znam ją praktycznie, znaczy teraz pewnie nie, bo ostatni raz ją przechodziłem właśnie na Wicie w ogóle jeszcze jakiś czas temu, jak sobie ją kupiłem na PlayStation Store w tej wersji w ogóle PS1 klasycznej. I było, no na Wicie tak się grało, w sensie, że to, wiecie, bo tam tych przycisków z tyłu dwóch nie ma, nie? Czyli jeden jest na tym touchpadzie z tyłu, więc na przykład pamiętam przy tej walce ostatniej z Rexem, jak tam się wymieniało amunicję, czy tam broń z tych okienek, tam to trochę było ciężko. Albo rebelianci. Ale chodzi mi o to, że jeżeli zagralibyście dzisiaj w pierwszego Metal Geara, to oprócz tych myków, które wtedy one były niesamowite i oprócz tego, że ona wtedy ta gra w ogóle niesamowicie wyglądała, to jest dosyć prosta gra w swojej konstrukcji. I obawiam się, że... No bo tak, graliśmy w Shadow of Colossus, ale to już jest gra, w ten remake, nie? Z Bluepointa, ale to już jest gra jednak z PS2. Ja teraz gram, wiecie, w Demon's Souls na PS5, no ale to już jest też, znowu jest gra z PS3, ale i tak czuć, że... no ona ma, nie chcę powiedzieć archaizmy jakieś, ale to jest gra, która jest inaczej robiona niż dzisiejsze gry. Możemy zginąć pod gruzami. I obawiam się, że Metal Gear Solid jest po prostu zbyt starą grą, gdzie bez jakichś takich znaczących zmian na rozgrywkę ta gra po prostu by była mega prosta i taka dosyć toporna dzisiaj. A z drugiej strony, jeżeli byłyby zmiany, no to wiecie, jeżeli byłyby zmiany, no to pytanie, czy wtedy to by było spoko. Bo wtedy można by było powiedzieć, że no ale to nie jest fajny remake Metal Geara, bo jest jakiś inny, nie? Aczkolwiek muszę przyznać, że granie z kodami w The Last of Us, w sensie z nieskończoną amunicją, jest po prostu bardzo łatwe, nie? Bo nic tam nie zagraża. Właściwie to jesteśmy niezniszczalni. A jedną rzecz, którą sobie robiłem i to mi się mega podoba, to co mi się mega podobało w ogóle w The Last of Us, to są te wszystkie ustawienia, takie ułatwienia, nie? Gdzie na przykład ja sobie ustawiłem automatyczne zbieranie przedmiotów. I możecie mnie osądzać, ale po prostu... Ja wyszedłem z założenia, że i tak musiałbym to wszystko otwierać i wciskać, a wolę po prostu, żeby ona to automatycznie robiła, nie? Więc nie podnosiłem nigdy sam przedmiotów, tylko miałem właśnie zawsze włączoną tą opcję automatycznego podnoszenia. Jakoś tak, nie wiem, może im starszy się robię, tym więcej sobie takich udogodnień stosuję. Czy mam PS5? Tak, Danielos, mówiłem już o tym, że mamy. Czy kiedykolwiek dodadzą postać Reptile'a do MK11? To bardzo dobre pytanie. A jeszcze wcześniej, Bergiel Łukasz mówi, to chrumkanie to COVID jak nic. I tu cię zdziwię, kolego, nie jest to COVID. I wiem, bo mam to na papierze, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Prawdopodobnie się przeziębiłem, bo piłem zimne rzeczy i wychodziłem na dwór.
No dobra. Dlatego... A dobra, nie pamiętam tego kodu, a nie chcę mi... Jak to było w tym... W tych notatkach to chyba można było gdzieś sprawdzić, nie? Kombinacja... A i widzicie też dużo ten, dużo tych zostaje. Tu jest plan napadu na bank. To chyba tu było... A, 602-306. No, come on. Tak, akurat mi się podoba. Lubię w grach proste zagadki, ale takie, które trzeba tam sobie gdzieś poszukać albo popatrzeć. Jeśli chodzi o początku, no to jest właściwie ten początek. A tą scenę, wiecie, sportową to ominiemy. Po co ją oglądać po raz drugi? A propos tego Mortala, to nie wiem, czy widziałeś, Dawidzie, ale ostatnio w ogóle to... Powiem szczerze, że ten... Że chyba nawet ja się targnę na mój portfel, jako że pamiętam, bo dla wszystkich fanów w ogóle tego oryginalnego filmu Mortal Kombat ostatniego, to nie wiem, czy widzieliście ten skin pack z Sonią, z Johnny Cage'em i z Raidenem, którzy no, zostali zamienieni na tych aktorów, nie? Czyli Christopher Lambert, Bridget Wilson, Nissen, tak chyba ona się nazywa, czy mi się pomyliło? Nie, pewnie mi się pomyliło, to była inna aktorka. I Lyndon Ashby, to on grał Johnnego Cage'a. I kurczę, powiem wam, że to jest tak fajnie zrobione, zwłaszcza dla tych takich ziomków, którzy pamiętają jeszcze ten film. Mój znajomy to powiedział, że mówi, kurczę, szkoda, że tego. Skoro już Shang Tsung jest aktorem i ci w trójkę są aktorem, to jeszcze gdzie jest Kitana i Liu Kang, bo też powinni być, nie? A ta Lisa Soto, czyli Kitana z tego filmu, to powiem wam, że dzisiaj pomimo lat to się trzyma. Jeszcze całkiem sprawnie. To chyba błąd zrobiłem, ponieważ... Nie. Dobra, zrobiłem błąd, bo zapomniałem, że... Dobra, już wiem, o co chodzi. Zapomniałem, że ja w koda gram na tym, na R1 i L1 jako celowanie i strzał. I przypomniałem sobie, że tutaj też to zmieniłem w ten sposób. Macie tak też czasami, że jak nie gracie w jakąś grę długo, to wam wtedy przyciski w ogóle wypadają z głowy i się mylicie, i potem musicie moment spędzić, żeby sprawdzić, pomimo na przykład, że tę grę już całkiem przeszliście i jesteście w niej totalnie ogarnięci. Ja tak mam niestety. W starym świecie. Siemano Krzysztof z Facebooka. Co tu jest dalej. Teraz też możesz mieć farmę. Dobra. Nie zapomnij o pierścionku Natana. Gdzieś tu był, nie? Chyba nie pamiętam już, gdzie on był. Masz fazę na stronę. Mi się wydaje, że te artefakty, to właśnie, bo tak a propos tego, co jeszcze do New Game Plus przychodzi w The Last of Us, to te artefakty, one też przychodzą. W sensie, jak sobie sprawdzamy tam na save poincie, to znaczy na save'ie, na pliku save'u, to wtedy tam jest wyszczególnione, ile jakichś sekretów zebraliśmy, więc jest łatwo potem namierzyć to, czego nam brakuje, nie? Szukajmy benzyny. I to jest całkiem spoko. Ja w ogóle żałuję, że więcej nie ma takich otwartych przestrzeni w tym The Last of Us. Z jednej strony... Niby to nie jest okej, w tym sensie, że no jednak ci zarażeni to no o wiele większe zagrożenie stwarzają w korytarzach i w jakichś takich zamkniętych powierzchniach, ale znaczy w tych pomieszczeniach. Ale trochę mi brakowało więcej takiej właśnie otwartości w The Last of Us, takiego podejścia taktycznego. Może trochę... Chociaż ten rejon tego Seattle jest spoko. Ja akurat w Seattle nie byłem. Byłem blisko bycia w Seattle. Ale niestety jak byłem w Los Angeles, to musiałem jechać do domu i... Zabrakło mi jednego dnia, żeby zobaczyć to miasto na żywo. A chciałem pojechać z jednego względu w sumie głównego, bo w Seattle, nie wiem czy wiecie, ale jest grób Bruce Lee. Wiem, że to nie zmienia jakby dużo, żeby go zobaczyć, ale to taka jaka rzecz, którą chciałem kiedyś zobaczyć właśnie. Grób Bruce Lee odwiedzić i złożyć mu... Oszalałabym. Jakiś tam... Pomodlić się za duszę jednego z najlepszych chyba mistrzów sztuk walki, jakiego ta ziemia zrodziła. Dobra, ja tu o Bruce Lee, a tutaj... się kręcę w kółko. Z tego co pamiętam, to tutaj trzeba było wejść. Tylko tutaj trzeba było wejść tędy. Czy mam już platynę w The Last of Us 2? Nie. Jeszcze nie mam, ale też jakoś specjalnie do tego nie przykładałem uwagi, tak jak mówiłem. Koncentrowałem się na innych rzeczach, w sensie na innych grach, które mnie wciągnęły. Na przykład Ghost of Tsushima, który jest według mnie jedną z najlepszych gier tej generacji konsol, w sensie tej, co była.
No ładnie, teraz się zbłaźniam, bo nie pamiętam, gdzie to się szło. Bo tu. Bo tu. Tu? Przyciśniesz się? Dobra, teraz ty. A może będzie nowy Twisted Metal na PS5? To jest bardzo dobre pytanie w ogóle, Wicked Mystic. Bo w sumie wszyscy się zastanawialiśmy, tak w sensie ja i moi znajomi, dlaczego ten Destruction All Stars się nie nazywa po prostu Twisted Metal, nie? Ja zapomniałem, że ja mam w ogóle przecież ten... tutaj nieskończoną broń. W ogóle ten sobie ten wezmę. Moment, no weź, no. O, proszę bardzo. Tak a propos New Game Plus, nie? I cyk, MP5 i cała gra jest po prostu tak zwanym spacerkiem w parku. Eli MP5. Jeżeli nie graliście jeszcze, to MP5 jest, pojawia się normalnie w tej grze na lajcie, ale pojawia się dopiero na samym końcu. No i taki teraz wiecie, trochę shooter się z tego teraz staje, nie? Więc paradoksalnie tych zarażonych to mogłoby być więcej. Trochę jak w tym, Days Gone. W ogóle powiem wam, Days Gone na piątce, mistrzostwo świata. 60 klatek w tej grze w ogóle robi taką różnicę, że to jest aż niesamowite. Właśnie Days Gone jeszcze raz przejdę. Pomimo, że mam PlayStation. Pomimo, że mam platynę w Days Gone, to Days Gone sobie na piątce jeszcze raz skończę, jak będę miał trochę więcej czasu. Bo to jest, uważam też, bardzo niedoceniona gra. Znaczy doceniona, no, dużo ludzi ją doceniło, ale uważam, że jest o wiele fajniejsza niż wielu się wydaje, że jest. A co powiesz o Assassin's Creed? Wiesz co, dla mnie Assassin's Creed się skończył na części piratów. O piratach, ale nie mam jakby, nie, rozumiem to, że ta gra może się podobać komuś i ta seria, ale dla mnie ta formuła jest po prostu już w pewnym sensie ograna za mocno. Przecież to synagoga. Nie ma czegoś takiego, co by było dla mnie. Poza tym wracamy się znowu do tego, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli graliście w nowego Assassina, ja też miałem okazję tam sekundę zagrać, może więcej niż sekundę, to właśnie to jest największy mój problem jest taki, że Assassin, jeżeli by miał taki system walki jak na przykład w Ghost of Tsushima, gdzie wszystko zależy od tego, co wciskamy i to, jakby ta walka bazuje na mechanice, a nie na odpalaniu animacji, no to wtedy może bym się bardziej do Assassina przekonał. A Black Flag z kolei dla mnie był tak niesamowicie oryginalny, że mi się po prostu bardzo podobał jako tako sam z siebie. I pamiętam, że w niego grałem, bardzo mi się podobał ten moment, tam pierwszy raz jak się, nie wiem, jak były burze, nie, i się ten, się, co tu się nie da przejść? Tędy się chyba przechodziło, nie? Czy mi się wydaje? Gdzieś tu się szło? Nie pamiętam. Przeszedłem tę grę, a nie pamiętam, gdzie tu się szło. Na pewno się tutaj gdzieś szło, bo tutaj trzeba było to otworzyć. Tu było to paliwo, ale i tutaj na pewno się jakąś skrzynkę pod to podsuwało, bo tutaj na górę się wchodziło. Tylko, że ja nie pamiętam, skąd się tą skrzynkę brało. Ładnie. Teraz wyjdzie na to, że mam słabą pamięć. Ja zazdroszczę w ogóle wszystkim. A, tutaj na górę się szło. Zazdroszczę wszystkim, jak tak potrafią pamiętać wszystko, co się w grze wydarzyło. Bo ja to tak powiem wam, że czasami zapominam. Dobra. A, no właśnie, no dokładnie. I teraz to tu, a to jeszcze można z tej strony chyba otworzyć, nie? Tak mi się wydaje. Tak czy nie? Nie? To tutaj górą trzeba było przeskoczyć. Teraz otworzymy. Czy platyna w Days Gone jest ciężka do wbicia? Z tego co pamiętam, nie. Tylko ona wymaga czasu, bo tam też chyba trzeba było hordy wszystkie wybić i tak dalej. Ale w ogóle dla mnie Days Gone było świetną grą, naprawdę, bo... To co mi się w Days Gone podobało najbardziej, to jest to, że na początku ta gra potrafi przerazić, nie? W sensie nie mamy wystarczająco dobrej broni, żeby z tymi wszystkimi świrusami walczyć i tak dalej, i tak dalej. Motocykl też tam ma, paliwo mu się kończy, więc nie mamy tej takiej wolności. Ale w pewnym momencie następuje tam taki skok i ja nie wiem, czy to jest tak specjalnie zrobione, czy oni po prostu to wymyślili, czy tak im wyszło, że do pewnego momentu w tej grze czujemy taki niepokój, to, że ten świat jest dla nas taki mega, mega, mega niebezpieczny. A w pewnym momencie, jak już ten motocykl mamy fajniejszy i mamy też lepszą broń, to ta gra trochę przeskakuje właśnie taki tryb, ja bym to nazwał jak Metal Gear Solid. W sensie, że to my kontrolujemy trochę ten świat, na zasadzie, że okej, to nie jest tak, że wiecie, wszystkich wirusów tam jesteśmy w stanie wybić od razu,
Ale nie zmienia to faktu, że no to my zaczynamy dyktować warunki, nie? Że mamy już trochę lepszą broń, że jesteśmy się w stanie normalnie bronić. To wszystko takim właśnie takim otwartym shooterem, shooterem w otwartym świecie się staje. I znowu cała gra zaczyna bazować na mechanice, czyli coś, co ja w ogóle uwielbiam w grach, gdzie sami możemy kombinować, a nie, że mamy, wiecie, jedną drogę, gdzie jakiś tam programista to wymyślił i to jest jedyne miejsce, gdzie możemy iść, nie? Ja nie lubię takich gier po prostu. A Days Gone właśnie ma tak, że pomimo, że to nie jest, tam rzeczywiście jest tak, że ona ma, wiecie, swoje jakieś tam ograniczenia, no bo wiadomo, że nie ma jakby gry idealnej, ale to jest jedna z tych takich gier, która pomimo tego, że czerpie pomysły też z innych, jest na tyle, ma na tyle taką swoją tożsamość, że jest unikalna i niepowtarzalna i naprawdę mi się mega podobała, a najbardziej mi się podobało to, że ona mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczyła, w sensie, że tak dobrze się przy niej bawiłem. I to było dla mnie największym zaskoczeniem, a no drugim zaskoczeniem było to, jak właśnie na piątce odpaliłem to, gdzie Bend Studios wydało ten cały update taki, że ta gra, wiecie, w 60 klatkach śmiga, bez tam żadnego zamknięcia i no to robi wrażenie naprawdę, nie? I jak nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Days Gone, to polecam, a jeśli będziecie mieli okazję, jak w przyszłości będziecie posiadami PS5, to, a nie mieliście wcześniej Days Gone, to od razu z miejsca w ogóle atakujcie, nie? Bo to jest mistrzostwo świata. Uważam, że ta gra jest fenomenalna. Pewnie już masz dość zadawania. Kupię grę bez trofeów, przechodzisz i usuwasz. A w ogóle taka ciekawostka, muszę wam powiedzieć. Co o tym sądzisz? Dobra, to zaraz odpalam Watch Dogsów. Taka ciekawostka wam muszę powiedzieć, bo oczywiście PS5 ma dużo takich quirków różnych ciekawych. To sprawdźcie sobie tak naprawdę ten Black Friday, bo pomyślcie o tym w ten sposób, że większość gier, które na PS4 są, a jeżeli na przykład nie macie jakiejś, to i tak odpalicie sobie na piątce wcześniej czy później. No bo ona w końcu będzie, jeżeli chcecie mieć tą konsolę, no to wiecie, one, to nie jest tak, że ich nie będzie już nigdy, nie? To będzie tak, że no te konsole się, fajnie, że ja w ogóle wiem, co ja robię, nie? No te konsole będą, nie wiem, czy pamiętacie, wiecie, no jak czwórka miała swoją premierę, to też była rzeźnia, nie? To były te wszystkie filmy, gdzie tam ludzie jak dziki w szyszki, wiecie, tam leciały, nie? Dziki w żołędzie, w sklepach, nie? Gdzie tam było, to wyglądało jak jakiś Armagedon. No i czym się tu bujało? Zwariuję zaraz, nie pamiętam, czym się bujało. Czym się bujało? No nie pamiętam, czym się bujało, którym guzikiem się bujało. A, R1, dobra, Jesus, jaki amator. No i chodzi mi o to, że na przykład teraz jak patrzycie sobie, większość tych gier na PS4 oczywiście będzie na piątce śmigała, a bardzo duża część z nich już śmiga dzisiaj i śmiga naprawdę fenomenalnie, nie? Więc jeżeli nie macie jakieś na przykład braki sobie na czwórce, to naprawdę to jest dobry moment, żeby sobie te gry ogarnąć, no bo one tak czy inaczej wcześniej czy później pewnie do nich będziecie chcieli wrócić. A jak wrócicie do nich na piątce, to w wielu, wielu przypadkach to jest w ogóle poziom wyżej, nie? Dla mnie na przykład taki, mówię wam, jak ja wgram w Monster Huntera, no to instalowanie tego na dysku SSD, no to ta gra w ogóle nie ma jakby, to ona się wgrywa absurdalnie szybko, nie? Resident Evil 2 i 3, 60 klatek animacji. God of War to samo, Days Gone to samo, Ghost of Tsushima to samo, wygląda to fenomenalnie. Więc wydaje mi się, że to jest też taka, jak sobie sprawdzicie, w co na przykład nie graliście i w co byście chcieli jeszcze zagrać, a teraz na przykład nie macie czasu czy coś, to i tak warto jest pomyśleć o tych grach na przyszłość. Zwłaszcza jak planujecie kupienie piątki, gdy to będzie możliwe, nie? Tak mi się wydaje, ja bym tak bym zakładał, nie? Zaraz powrócę do tego pytania. Wiadomo coś o update do The Last of Us Part 2 na PS5 do 60. To jest właśnie ciekawe. Nic nie wiadomo w tym sensie, że wydaje mi się, że Naughty Dog, zwłaszcza po tym jak wyglądała, wiecie, premiera dwójki i co się tam potem działo, wszyscy pewnie wiecie, o co chodzi, już nie będę tej historii przytaczał. Wydaje mi się, że oni przede wszystkim chcą to zrobić dobrze, chcą to zrobić po swojemu. I też wydaje mi się, że biorąc pod uwagę reakcję fanów na dwójkę, czują się może na tej zasadzie, że zrobimy to i powiemy o tym, kiedy będziemy gotowi, bo jest coś takiego, nie? Że tak w sumie fandom czy tam gracze no są podzieleni, jeżeli chodzi o dwójkę. W sensie jedni ją kochają, inni nie do końca im przypasowała, nie? Ja tę grę szanuję też przez pryzmat tego. Dlaczego to jest zamknięte? Przecież tutaj można było przejść. Ja tę grę szanuję przez pryzmat w ogóle wykonania technicznego, no bo tutaj jakby no nie da się tej grze nic zarzucić w tym sensie, że ona wygląda fenomenalnie. No, żadna gra nie ma takich animacji jak The Last of Us, czy tam twarzy, czy tych postaci. No, jakby
umówmy się, nawet Ghost of Tsushima, pomimo tego, że uważam, że jest fenomenalny, no nie ma aż tak wysokiego poziomu animacji twarzy na przykład, czy tam mowy, nie? Więc no tutaj nie ma co zarzucić w ogóle tej grze. No ale fakt jest faktem, że wydaje mi się, że po prostu jak oni będą mieli konkret, to wtedy tym konkretem się podzielą, a na razie nic nie wiadomo. Zresztą to samo się tyczy Death Stranding i Horizona. Wydaje mi się, że też te gry po prostu otrzymają jakieś patche do PS5, aczkolwiek musimy na to po prostu cierpliwie poczekać. To jest żaden, też nie traktujcie tego jako informacja, którą mam, wiecie, z maila od Guerrilla Studios albo od ludzi, którzy się zajmują robieniem gier, ale tak na chłopski rozum, że tak się wyrażę, no to to jest rzecz, która wydaje mi się, że tak będzie. No ja tak jak widzicie, tutaj mam ten 127 tych metalowych części, za które mogę zmieniać, rozwijać broń, a tak jak widzicie, to wszystkie broń, cała broń, pomimo tego, że zaczynam jakby grę, no to jest rozwinięta. Więc ten cały New Game Plus akurat całkiem spoko wchodzi, nie? Mogę sobie rozwinąć te snajperki. Jakie gry będą w grudniu na PS Plus? Wiesz co, w grudniu gry na PS Plus są podane. Ja zapomniałem, szczerze mówiąc. Z głowy mi wyleciało. Autentycznie. Widziałem kilka dni temu, że były podane. Na pewno w newsach w niedzielę się to pojawi, bo gdzieś to miałem. Tylko nie powiem. Wolisz tylko grać, czy też odpowiadać na pytania na stream? Wiesz co, staram się odpowiadać też. Staram się czytać też, ale to nie jest trudne. Okazuje się, że streamowanie, słuchajcie, nie jest aż takie proste, jak się wydaje. Trzeba mieć dosyć dużą podzielność uwagi. Czy grasz na dwóch dodatkach? Czy grasz na dodatkach, ale w sensie... Ile będą robić gry na PS4, Damian pyta. Wiesz co, na pewno będzie jeszcze to wsparcie przez kilka lat, moim zdaniem, na 100%. Oczywiście to wszystko też zależy od wydawców i tego, jakie plany są wydawnicze, ale no... ile konsol PS4 się sprzedało? Około 110 milionów, 115? Ciężko by było tych wszystkich graczy zlekceważyć nagle, wiecie, od tak, nie? Więc wydaje mi się, że... Znaczy wydaje mi się, nawet mi się nie wydaje, jestem o tym głęboko przekonany, że no wszyscy gracze, którzy posiadają PlayStation 4, to nie jest tak, że teraz oni nie mają już znaczenia. To jest bardzo no, taka grupa, która, wiecie, no, jest oddana też marce i tak dalej, więc jeszcze spokojnie. Wydaje mi się, że jeszcze przez parę ładnych lat te gry będą wychodzić i będziemy się nimi cieszyć. Wiecie, zresztą też jest bardzo dużo gier na PS4, które są bez znaczenia, czy odpalicie na, nie wiem, PS4 czy PS5, one i tak chodzą świetnie na czwórce, nie? Nie wiem, taki Mortal Kombat, Tekken na przykład. Jest mnóstwo tego typu gier, które można znaleźć. Sprawdzamy, kiedy będzie patch dla The Last of Us PS5, to mówiłem, że sam fizycznie nie wiem, ale zakładam, że to się wydarzy. Poza tym, słuchajcie, teraz będzie, tak a propos tych wszystkich takich informacji, z reguły tak mi się wydaje, że pomijając, że dużo rzeczy tak wypływa sobie czasami z nienacka, no to Game Awards będą niedługo, nie? W sensie te takie, wiecie, nagrody growe, te co Jeff Keighley je robi, więc wydaje mi się, że tam kilka może być jakichś takich announcementów, gdzie różne rzeczy się mogą pojawić, takie mam wrażenie. I może tam się coś pojawi. Bo na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie wiem, The Last of Us 2 wygrywa tytuł gry roku i oni wtedy mówią, że dziękujemy wam za tą nagrodę, a w podziękowaniu powiemy wam, że na przykład, nie wiem, patch The Last of Us do PS5 ukaże się, nie wiem, w marcu czy tam w kwietniu na przykład, nie? I wtedy takie ogłoszenie ma sens, więc wydaje mi się, że jeżeli się coś dowiemy, to też będzie to może na tym właśnie Game Awards, nie? I no taką rzeczą, tak a propos tego New Game Plus, którą też widzicie, to jest to, że wszystkie znajdźki, które są jakby jednorazowe, to one mają taki, zaznaczone są, że są zebrane, nie? Więc... Jezus, dziewczyno. Czyżbym umarł? Czyżby to był ten moment? Nie. Dobra, może skoczymy w takim hardkorowym momencie w łazience. Jezus, Dina, wszystko w porządku? Dzięki, że mi pomogłaś. Jesteś spoko. No dobra, czyli co, odpalamy jeszcze Watch Dogs na moment. Zobaczymy. Watch Dogs to akurat ciekawostka, bo ja tego nawet nie widziałem.
Zobaczymy, zobaczymy Watch Dogs. Jaka twoim zdaniem jest najbardziej rewolucyjna funkcja w całej historii PlayStation? W całej historii PlayStation? To jest bardzo ciężkie pytanie. No bo poniekąd PlayStation jest w ogóle rewolucją, nie? Jak pierwsze PlayStation wyszło, to zmiażdżyło przecież wszystko. Pamiętacie, że tam były takie klimaty na zasadzie, że komputery wtedy takiej grafiki nie miały, nie? 3D. Jak ja odpalałem ziomkom Tekena 2, to oni w ogóle na oczy w ogóle nie wierzyli, co widzą. Więc ciężko powiedzieć, ale wiesz co? Może trochę będę... Trochę inaczej odpowiem na to pytanie. Najbardziej przy PS5 mnie zaskoczył DualSense. I uważam, że to jest rzecz, o której można opowiadać, że o, fajne, bo są inne wibracje i tak dalej, ale autentycznie jest tak, że dopiero jak weźmiecie tego pada w ręce i odpalicie sobie jakąś tam, nie wiem, Astrobota czy jakąś inną grę, wtedy dopiero zrozumiecie, na czym polega fajność tego pada. I... O, nie ma polskiego tego. I wydaje mi się, że DualSense jest taką rzeczą, która naprawdę zmienia trochę gaming jako taki. Ja też sprawdzałem, jak moi znajomi reagowali, jak pierwszy raz go mieli w rękach i też się zastanawiałem nad tym, jak ja do tego podchodzę i powiem wam, że to była jedna z... No bo gram już bardzo długo, nie? Gram już, kurczę, bym powiedział z 30 lat, tak mi się wydaje. I może nawet minimalnie więcej, ale widziałem bardzo dużo gier. Pamiętam wszystkie generacje komputerów, konsol i tak dalej praktycznie. I to była jedna z rzeczy, która mnie zaskoczyła. Także jak miałem to w rękach, to mówię, wow, to jest coś nowego. I może nie jest to dokładnie pewnie to, na co to, co chciałeś usłyszeć, ale uważam, że DualSense jest właśnie jedną z takich rzeczy. Marcin zadał pytanie. Tutaj, czy grałem w Watch Dogs Legion, odpowiedziałem przed chwilą, że nie, właśnie odpalam. A propos, czy mam dość zadawania pytania, co się stało, że OG umarł? Znaczy nie umarł, no ja żyję, nie? Z tym OG powiem wam, to było tak trochę, że ja zresztą, jak sobie wejdziecie na Facebooka, tam chyba, nie wiem, z rok albo dwa lata temu nagrałem taki, nie powiem, że podcast, ale po prostu miałem takiego live'a z widzami, on chyba tam godzinę trwał. I tam w sumie mówię o całej historii nawet tego, jak OG istniało. Odpowiedź jest prosta. Nie masz tyle godzin w ciągu dnia, żeby móc robić swoje rzeczy i jeszcze pracować dla no tak jak ja pracuję dla PlayStation, więc to by było niemożliwe. A z drugiej strony, wiecie, to jest też trochę tak, że ja byłem fanem tej marki od zawsze. Zawsze byłem w teamie niebieskim i też podejrzewam, że jeżeli szukacie informacji w sieci a propos gier, no to zawsze możecie powiedzieć, że ten ziomek to on pracuje dla PlayStation, więc on na pewno, wiecie, jest zapłacony i tak dalej, nie? I ciężko mi z tym, w sensie nie nawet polemizować, tylko tak, ja, wiecie, pracuję dla PlayStation, nie jestem niezależny, więc ktoś może odnieść wrażenie, że jak ja mówię, że o, ta gra jest super, no to jest super, bo mu kazali mówić, że jest super. Nie do końca tak jest, bo ja też jestem graczem i też mi się niektóre rzeczy po prostu nie podobają, nie? No ale wydaje mi się, że jeżeli mając, wiecie, logotyp PlayStation na piersi i mówię o tym, że ta gra jest fajna i tak dalej, po prostu dużo ludzi mogłoby mówić, że on jest sprzedany, nie? Więc nie ma sensu, jakby nie można robić treści takich niezależnych, ale też pracować, wiecie, dla tego. To jest dosyć skomplikowane, ale głównie chodziło o to, że no po prostu nie da się, wiecie, dwóch rzeczy naraz robić, nie? Ja zdecydowałem się na pracę przy PlayStation. I to oczywiście tego nie żałuję w ogóle, no bo to jest jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza robota, którą w ogóle którą miałem w życiu, nie? Czyli telefonem ich mogę O panie. Z tego co słyszałem, to Watch Dogs Legion jest taką grą, która trochę nie jest jak Ubisoftu na tej zasadzie, że właśnie daje nam bardzo dużą wolność w kombinowaniu, czyli mechanika tutaj jest królem, czyli na przykład możemy, nie wiem, sami, nie wiem, zmieniać się tak tymi postaciami różnymi, że nie ma jednego głównego bohatera, tylko możemy werbować różnych ludzi, jakieś tam nawet śmieszne postaci. No a z drugiej strony nie musimy na przykład, nie wiem, grać jakoś hardkorowo typu, że niszczymy coś czy rozwalamy,
Tam na przykład możemy użyć jakichś, się zakraść, albo tam kogoś obezwładnić, albo nie wiem, użyć dronów jakichś, więc wydaje mi się, z tego co widziałem, z tego co mi znajomi mówili, to bardzo dużo tutaj można kombinować, co chyba jest największą zaletą tej gry. Ale jest też, to jest w sumie nawet ciekawe, bo ja tak się nad tym zastanawiałem, bo to jednak jest też trochę tak, że wiecie, no, czas się kończy w ciągu dnia. I mam takie wrażenie w ogóle, że bardzo dużo gier, przez to, że z jednej strony chcielibyśmy, aby były bardziej złożone i żeby więcej nam, nie wiem, żeby dłużej można było w nie grać i tak dalej, no to jednak jest tak, że... Można jakiś unik robić? Jednak jest tak, że one wymagają od nas bardzo dużo czasu i nie da się grać, nie wiem, w 3-4 gry takie naraz. A z drugiej strony, wiecie, jak gra na przykład w Ghost of Tsushima, no to nie chciałem grać w inne gry, bo wiedziałem, że po prostu się będę rozpraszał. Jeżeli się już wkręciłem w jakiś tam, wiecie, świat, no to ciężko jest grać w coś innego. Im więcej, wiecie co, im dalej jestem, tym chyba gram nie tyle co w mniej gier, co staram się raczej tak właśnie, jak gram w jakąś jedną albo dwie gry maksymalnie, to całe je, na ile to można oczywiście, no bo wiadomo, że nie wiem, grając takiego, nie wiem, cyberpunka, który wyjdzie, no to nie da się go zrobić. Nie da się go zrobić całego, no bo to będzie tam jakaś absurdalna ilość godzin, nie? Zbadaj zagrożenie dla parlamentu. Czym jest zagrożenie dla parlamentu? Co ja muszę to w ogóle zrobić? Blokuj. A, bo to jest ten. Co to jest za gra? Watch Dogs Legion, czyli najnowsza gra Ubisoftu. Jest to trzecia część serii Watch Dogs, w której nie ma głównego bohatera. A głównym bohaterem jesteśmy my, możemy przeskakiwać sobie dowolnie pomiędzy praktycznie każdą postać, którą jesteśmy w stanie napotkać i ogólnie werbujemy ich do rewolucji i się to nie wiem, z kim tutaj walczymy. Pewnie z jakimś systemem, który jest opresyjny, jak to z reguły w tego typu grach, gdzie rewolucja wchodzi w drogę. Na razie jestem jakimś ziomkiem i muszę zagrożenie dla parlamentu. A i okej, okay, czyli w takim razie moim telefonem robię im, wysyłam dziwny obrazek i to powoduje, że oni są, że są zaskoczeni, mogę ich ten, taka skradanka trochę, nie? Bagley, is that not the detonator? No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. No dobra, co tam w komentarzach, słuchajcie dalej. Lepszy od Watch Dogs 2? Ciężko mi, Maciek, powiedzieć, ponieważ w dwójkę nie grałem. Grałem w jedynkę, gra mi nie podeszła, dwójki już nie ruszyłem, więc nie mam, nie będę ściemniał, nie mam porównania. Czy graliście w Spidermana Milesa Moralesa? I czy polecacie Bloodborne? I co tu jeszcze? Każdy ma swój gruz, ta praca, że grasz moje marzenie. No, nie stało się to w jeden dzień, słuchajcie. To też, to nie jest tak, że poszedłem i wiecie, dajcie mi pracę, nie? No, chciałem się schować, ale go zakłócę telefonem. Ej, to jest dobry koleś, on może telefonem w ogóle wyłączać ziomków. To jest okej. Okay. To jest taki, on jest takim agentem z klasą, bo tak nawet się bije, wiecie, z wyprostowanymi tymi. Sleeping Dogs, kurczę, ile ja bym dał, żeby Sleeping Dogs miało w ogóle jakiegoś patcha takiego, żeby ta gra w ogóle chodziła. To jest w ogóle, Sleeping Dogs jest jedną z najbardziej niedocenionych gier w ogóle generacji PS3 ever. To była fenomenalna gra, tam w ogóle walka była tak dobra, że głowa mała. Jeżeli będziecie kiedyś mieli potrzebę w ogóle takiego właśnie filmu Hong Kong, ala Jackie Chan czy coś, czy Jet Li, czy coś takiego. Sleeping Dogs, mistrzostwo świata, nie? GTA w Hong Kongu, najlepsza gra. Naprawdę, super. Tam w ogóle te takie akcje, gdzie można było... I w ogóle ta gra jest jakoś absurdalnie tania. Często ją można na promocjach. Nie wiem, czy ona jest na Black Friday dostępna, ale musicie sobie sprawdzić. Ale wiem, że tę grę można na jakiś totalny bezcen, tam nie wiem, kilka dyszek wyciągnąć. I no jest świetna w ogóle. To jest klimat totalnie chińskich filmów, znaczy chińskich filmów z Hong Kongu. Filmów z Hongkongu właśnie z policjantami, typu właśnie Jet Li, Jackie Chan. Świetna gra, polecam. Dż, 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 dż.
Czy warto grać w tę grę? Za mało grałem, żeby to powiedzieć, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę zniżki na Black Friday, można ją sprawdzić. Dużo ludzi chwaliło sobie tę grę, tylko że tak jak ja mówię, jeżeli lubisz na przykład takie gry, gdzie masz otwarty dosyć świat i możesz dużo kombinować, albo na przykład otwierać drzwi z buta, czy tam bramę, to jest gra dla ciebie, tak mi się wydaje. Poczekaj, bo jeszcze tutaj mam Sleeping Dogs, tak jak Grzegorz tutaj pisze, jest świetny system walki. Tam to jest mistrzostwo, tam w ogóle też animacje były, że tam taką na przykład rybę można było wielką wziąć i tam typowi, wiesz, sklepać twarz w ogóle jakimś takim wielkim tuńczykiem, czy coś takiego, super. Tam się ich wrzucało w jakieś, nie wiem, wentylatory czy coś, no to wszystko wyglądało jak taki film chiński, nie? Super to było, naprawdę. Fajne postaci też były. Uzbrój. To rozumiem, że jakiś będę teraz... Teraz czekam na kogoś, czy co? Dezaktywuj detonator. To jak ja jestem uzbrojony, to wysadzi? Nie, tu jest detonator. No tak, detonator w czerwonej tej. Interakcja. No, remaster Sleeping Dog byłby mega, nie? Ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło, bo z tego co pamiętam, to studio, które robiło... Nie dam sobie ręki za to uciąć, ale wydaje mi się, że to studio, które było odpowiedzialne za Sleeping Dogs, albo już nie istnieje, albo zostało wcielone do jakiegoś innego. Wydaje mi się, że ta pierwsza opcja jest jednak właściwa. Trzeba by było to sprawdzić, ale obawiam się, że... Znaczy, wiecie, no też wydawca mógłby to zrobić, ale nie wiem, czy ten tytuł aż tak, był tak popularny, chociaż był mega oryginalny, bo... Kurczę, w czasach PSP też taka była, True Crime chyba, nie? To się nazywało też takim tam ziomku z psem. No to było coś, może trochę w tym klimacie, ale nie było takiej właśnie gry, taki Hong Kong, Jackie Chan, nie? I szkoda, bo to, kurczę, super gra była. Poczekajcie, bo tutaj były fajne komentarze na YouTubie. Czy graliście w Milesa Moralesa? Nie wiem, kiedy będzie można kupić w Polsce PS5, nie mam tych informacji, przykro mi bardzo, gdybym wiedział, autentycznie bym się z wami tu podzielił, czy sprzedaż swojej konsoli. Nie mogę sprzedać swojej konsoli, bo ja swojej nie mam, mamy tylko tą, na której pracujemy w studiu, którą dzielimy. Czy Bloodborne'a polecacie? Ja polecam Bloodborne'a z całego serca. Wiem, że to jest specyficzna gra, jeżeli ktoś lubi Soulsy, to łyknie. Dla mnie w ogóle z wszystkich Soulsów to jest Demon Souls i Bloodborne i nie wiem, która jest lepsza. W sensie te dwie są najlepsze. Dark Soulsy są też super, wszystkie trzy części, ale jednak nie wiem, czy lepszy jest Demon Souls czy Bloodborne. W sensie Bloodborne ma niesamowity klimat i dla mnie to jest gra wręcz wybitna i liczę na to, że będzie tego może jakiś, kurczę, zrobią remaster tego na piątkę, albo przynajmniej ten klatkę aż do 60 podbiją, tak jak to zrobili na przykład w Dark Soulsach, bo to aż się prosi. Już nie mówię o pełnym remasterze, bo w sumie dla mnie wystarczyłoby taki upgrade, żeby ta gra w 60 śmigała. Takie strzelanie, takie spoko, nie? Tutaj. Ej, no headshota dostał, co tutaj robię? Bam. Bam, bam, bam! Mogę ich zepsuć? Nie mogę. A, ten się jeszcze tu schował. Mogę zmienić ramię? Mogę ramienia zmienić! Dlaczego nie mogę zmienić ramienia? No ej, ale on ma odrzut tym pistoletem. Czy to nie jest podobne trochę jak The Division? No to dlaczego on z automatu, jak ja mam MP5, to po co on ten pistolet wyciąga? No przecież to nie róbmy sobie jaj. Jezus, jaki cel w ogóle. Jakiś lagi, czy nie umiem grać? Miles Morales, przyszedłem całego Milesa Moralesa, bardzo mi się podobał. Uważam to za super rozwinięcie jedynki, w sensie tej pierwszej części. Co więcej, dwójka, to nie jest dwójka, ale jeżeli Miles Morales wygląda tak, jak wygląda, nie wiem, czego się po dwójce spodziewać, bo... Czuć wyraźnie przeskok pod względem animacji, też takiego pomyślenia, jak całą fabułę poprowadzić. O wiele ciekawiej moim zdaniem jest w Milesie Moralesie poprowadzona fabuła niż w pierwszym Spider-Manie. Więc no mi się mega podobało, nie? Zwłaszcza, że na piątce udało mi się w to zagrać. Co tu dalej jest? Na jaką grę zagłosowałeś na grę roku? Ghost of Tsushima. Paweł chciałby pożyczyć. Tutaj. Nie mam.
Nie mogę ci pożyczyć, naprawdę. Ale mógłbyś do mnie wpaść i pogadać. Mateusz mówi, że ten, że Head TV Gear gra samymi Polakami. To fakt, że to może być ciekawe na przykład takich, że szukać sobie tych ziomków na ten. Na wyjeździe i robić z nich ekipę. To całkiem spoko. Dobry pomysł. Super fajny. Days Gone, Ghost of Tsushima, God of War. Ale God of War jest z 2018 roku. God of War przecież rok temu był. On nie był w tym roku. Days Gone. Pokaż God of War i walkę z pierwszym bossem. Nie. Czy Days Gone nie ma za dużo glitchy, bo tak coś słyszałem. Kolego drogi Frąszczak. Miał może trochę glitchy, ale to było na samym początku i to już nie ma znaczenia, bo wyszły wszystkie patche. Band Studios wykonało niesamowitą robotę przy usprawnieniu tej gry i uważam, że Band Studios jest jednym z najlepszych studiów w ogóle takich PlayStation, bo oni przede wszystkim, oni byli w Polsce w ogóle, Game Director Sleeping Dogs, znaczy Sleeping Dogs, Days Gone, Game Director Days Gone był w Polsce, miałem okazję z nim też przeprowadzić wywiad. Przede wszystkim to są ludzie z wielką pasją i widać, że to co oni robią, robią od serca. I jestem, podziwiam ich pracę, bo wykonali przy Days Gone mega robotę i uważam, że co więcej mogę powiedzieć, że te wszystkie właśnie nawet początkowe recenzje, że ta gra nudna czy coś, naprawdę dziennikarze nie popisali się moim prywatnym zdaniem przy recenzjach tej gry, bo to nie było tak, że ta gra była jakaś słaba, bo nie była. A potem się stała po prostu jeszcze lepsza. I naprawdę dzisiaj to jest zupełnie co innego. Dzisiaj mówię tak jak mówiłem, na PS5 gra jest fenomenalna, nie? A dzisiaj nie trzeba przejęcia przez ścianę, czyli co, muszę gdzieś tam iść, kamery szukać teraz, tak? Czy co? Dobra, to idziemy szukać kamery. Nie, tutaj nie pójdę. Widziałem tej kamery szukać. Jestem niecierpliwy. Najpierw każą mi strzelać, teraz każą mi szukać jakiejś kamery i ujawnić kamery do przyjęcia na ścianie. No dobra, no i jest, no. Ale to mogę co? Punkt dostępu... Zdobądź coś tam, aby odblokować. No jakiś jest tym nieogarem. A, tutaj. No okej. Okay. Pobierz. Już dostępu. A, bo to jest takie ten. Bo to jest takie, że się pomiędzy systemami latamy. Tak wirtualnie. Dzięki za spoiler, Mateusz. Jak ktoś nie grał, na pewno mu pomogłeś. Okej. Wiesz co, mi tak Szymon mów mi. Redaktorem to ja nie jestem. Okej, mam pytanko, bo Kak się pyta tutaj, czy chciałbym sobie zagrać na PS5 w Monster Hunter, jednak nie widzę zapisanych stanów gry pomimo przeniesienia na nową konsolę. Wiesz co, ja też z tym miałem jakiś temat, ale albo przeinstalowałem grę, ale coś zrobiłem, że te savey mi zadziałały. Wydaje mi się, że wiesz co, skasowałem tę grę, jeszcze raz ją zainstalowałem na piące. Ale potwierdzam ci z pełną odpowiedzialnością, że da się to zrobić i te savey działają. I można grać, bo ja też byłbym bardzo smutny, bo wiecie, w Monster Hunterze to ja miałem jakieś tam absurdalne godziny, więc nawet nie miałbym jak tego wszystkiego na nowo wbijać i powtórzyć. To by było mega ciężkie dla mnie, ale da się to zrobić. Po prostu trzeba spróbuj grę jeszcze raz przeinstalować, albo savey ściągnąć. Ej, chłopaki, tutaj strzelacie do mnie, a ja tutaj... Jakiś boss jest? Nie ma takiego. Mogę zwabić i uzbroić pułapkę. Co, wystrzeli go teraz? Czy on już nie żyje? Nie, no to... Uzbroiłem i zostawiłem pułapkę na typa, którego zastrzeliłem. Średnio. Taktycznie to średnio wyglądało. Jaka jest moja ulubiona franczyza PlayStation? Ale chodzi o taką PlayStation, czy w ogóle o wszystkie? Ja nie mam, wiecie co, ja nie mam tak... Nie, znaczy, ja uważam, że dużo jest gier fajnych. Znaczy, ja je bardziej dzielę na takie, które mi się podobają, a które mi się nie podobają. Najprostszym przykładem tego, o co pytasz, to jest na przykład to, że COD nie jest moją ulubioną serią, ale w Modern Warfare to grałem jakąś absurdalną ilość godzin. To jest trochę tak, że gra musi mnie kliknąć. Chyba.
I bez znaczenia, naprawdę, to może być tak, że jedna część, nie wiem, gry może mi się nie podobać, następna może mi się podobać. Ciężko powiedzieć, nie umiem tego określić. Ghost of Tsushima też miał sporo gliczy. Wiecie co z tymi gliczami? To jest tak, że ja kiedyś rozmawiałem, miałem okazję też, jak byliśmy w CD Projekt Red, przy okazji Wiedźmina, jak materiały robiliśmy, to jest trochę tak, to tak powiem wam, tak jako ja, jako Szymon, nie? Że my jako gracze nie do końca rozumiemy na samym końcu, z czym mamy do czynienia, bo my myślimy, że grając w gry, wiemy o tych grach wszystko, bo w nie gramy. A to jest trochę tak, że pod tym całym tam w środku, nie? W sensie te wszystkie zależności, które gry mają, my widzimy jakieś kilka bugów, a my nie widzimy tego, jak te gry są tworzone, jak one są robione. I powiem wam, że to jest zupełnie inny poziom rozumienia i postrzegania gier. I uważam, że trochę czasami, okej, są gry, które rzeczywiście mają jakieś tam błędy, glitche i tak dalej, ale znowu, takie na przykład właśnie gry jak Days Gone, czy nie wiem, dużo, no bo tak jak ktoś napisał, że każda gra ma glitche, to jest kwestia tylko pracy nad nią, którą programiści muszą wykonać. I to, że my znajdziemy jeden jakiś glitch, czy drugi, czy trzeci, to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje gdzieś tam w środku. To są, wiecie, algorytmy, jakieś systemy, które tym wszystkim zarządzają. I powiem wam, że im więcej zaczynam czytać tak nawet osobno o tym, w sensie, nie wiem, jakieś prezentacje na YouTubie sobie szukać, nie tylko youtuberów, którzy gadają, wiecie, o grach, że o, jakie to jest głupie, bo tam jakieś glitche są, tylko ludzi, którzy autentycznie te gry robią. To wtedy trochę tak nie tyle co dystansu, co pokory do tego zaczynam nabierać, bo błędy to nawet w życiu nam się zdarzają, nie? Że nie wszystko, co robimy w życiu, jest super fajne i wiecie, i zawsze jest przemyślane. Czasami robimy różne głupoty, no ale to nas nie skreśla. A wydaje mi się, że w gamingu trochę dziennikarze dzisiaj też, tak to jest moje prywatne odczucie oczywiście, gdzie dziennikarze są zbyt mądrzy, a zbyt małą wiedzę posiadają, żeby udawać takich super mądrych. Takie mam wrażenie, bo potem właśnie jest tak, że jak się mówi, że o, Days Gone miał dużo błędów i ktoś to zapamiętał i to zostało. Okej, ta gra miała błędy, ale dzisiaj tych błędów już praktycznie nie ma. Mówię, ta gra na piątce, no jest fenomenalna. Co nie zmienia faktu, że ci ludzie, jakby Band Studios, które robiło Days Gone, wykonało kawał niesamowitej roboty. I teraz przez, wiecie, opinię jakiegoś jednego ziomka, który nie do końca ogarnia, potem takie różne rzeczy latają w necie. I to nie jest kwestia tego, że wiecie, ja pracuję dla PlayStation, czy coś takiego, tylko autentycznie w niektórych przypadkach ludzie, którzy opisują gry, nie powinni tego robić, bo się po prostu na tym nie znają do końca. Takie jest moje prywatne zdanie, nie? Co tu jeszcze? Słuchajcie, bo ja się trochę zagapiłem w ogóle tego Watch Dogs, to za długo nie pogramy, bez 15 po. Załóżmy, że jeszcze 10 minut posiedzimy i będę spadał. Co powiesz o Sony Studio? Możesz coś więcej rozwinąć? Chodzi o zmianę Sony Computer Entertainment i dwa, czy nowa generacja doczeka się nowej generacji dubbingu, bo że PL będzie, to chyba jasne, nie? Znaczy nie wiem za bardzo o co chodzi w tej drugiej pytaniu, Mateusz, twoim, w sensie w tej drugiej części, bo nie rozumiem, co masz na myśli, mówiąc nowa generacja dubbingu. W sensie chodzi ci o animację twarzy, czy o aktorów, bo nie wiem. Nie wiem, czego to się tyczy, jeżeli możesz, to rozjaśnij. A jeżeli chodzi o rozwój studiów, wiesz co, ciężko nawet powiedzieć, bo to nie są jakby decyzje, które ktoś tam podejmuje gdzieś wyżej, no to ma więcej informacji na ten temat niż my. Ja to też mi się w ogóle ogólnie mi jako graczowi podoba w PlayStation, że no jednak wiecie, no te gry na PlayStation to one są kurczę mega, nie? Studia są dedykowane, właśnie ekskluzywy są grami często bardzo przemyślanymi, bardzo oryginalnymi, grami, które nie są produkowane taśmowo na tych samych silnikach, tylko po to, żeby je wypuszczać co roku i tak dalej. I te gry potem zostają nam w głowie, nie? Dlatego ja mówię, że na przykład grą roku dla mnie, pomimo wszystkich, które były, no będzie Ghost of Tsushima po prostu, no bo ta gra była dla mnie fenomenalna. Ja wiem, że mówię, ktoś przede wszystkim no musi lubić japoński klimat. Jeżeli nie lubi, no to mam takiego znajomego na przykład, który powiedział, że jego samuraja nie kręcą, więc jakby nie będzie w to grał. I ja to rozumiem. To jest dla mnie kompletnie zrozumiałe. Aczkolwiek uważam, że dużo traci. No ale nie będę mu wkręcał, że wiesz, że jak nie lubi klimatów japońskich, no to co można zrobić, nie? Teraz jestem Spider-Kotem. History of non-violent action.
No właśnie, ja nie zauważyłem u siebie żadnego blicza Tsushimy. Właśnie ja też, powiem wam, że nie miałem żadnych jakichś takich śmiesznych, hardkorowych rzeczy. Ja już teraz nie pamiętam, czy coś było, ale nie przypominam sobie jakiegoś takiego totalnego... To tak samo jak autentycznie przeszedłem całego Miasa Moralesa i nie miałem ani jednego jakiegoś zwieszenia albo jakichś właśnie takich, nie wiem, tam rzeczy z animacją, które tam wiem, że Young ja pokazywał na przykład, że się zamienił w lampę chyba raz, nie? Coś takiego było. Ja nie widziałem nic z takich rzeczy, naprawdę. Autentycznie nie widziałem nawet, gdybym to miał, to bym sobie gdzieś to zgrał, żeby to po prostu mieć. Ale nic mi się takiego nie przydarzyło, więc może to jest kwestia po prostu albo przypadku, albo nie wiem, może patcha jakiegoś nie miał, albo rzeczywiście coś się wydarzyło w grze, że jakieś zaistniało zdarzenie, które mogło spowodować taki glitch. Ciężko powiedzieć. No właśnie tak jak pisze młody Fifi, nie? Że słyszę tyle o glitchach w Ghost of Tsushima, ale platynując te gry ani jednego nie widziałem. No właśnie o to mi chodzi. Że ktoś może widział i mówi, że one są, a ja autentycznie też ani jednego kompletnie nie widziałem, nie? Takiego, no żadnego, nie wiem, no nie przypominam sobie teraz nawet. Jak Sackboy na PS5? Bardzo fajnie, robię materiał, niedługo będzie. Okej, okay. Mitek, spoko. Nie wykumałem z kontekstu, że to był żart. Jakie najlepsze na gry na PS5 twoim zdaniem? No nie wiem, no na razie ja gram, wiecie, słuchaj, Demon's Souls, tylko że też przy okazji mówię, że ja jestem fanem jakby serii, więc rozumiem, że nie wszystkim Soulsy mogą podchodzić. No mi się ta gra mega podoba. Aczkolwiek też uważam, że jest już łatwiejsza, no bo mówię, platyna w Bloodborne, Dark Souls 3 skończyłem, więc to już nie jest dla mnie tak jak gram na trójce oryginalnie, nie? Że to było coś niesamowitego, że nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Ale no, Demon's Souls mi się podoba, Miles Morales super, super moim zdaniem jest gra. Call of Duty gram, aczkolwiek ja w ogóle to mam przeszyt koda po Modern Warfare, gram za długo w niego, więc wydaje mi się, że tą konkretnie część odpuszczę. Raczej nie będę grał w multi tyle, co w Modern Warfare. Zresztą też mechanika jest trochę inna, nie? O, można sobie wybrać ziomka. Jakiegoś przypałowego sobie wezmę. Teraz najgorzej, bo jak wezmę kogoś, to wyjdzie na to, że wziąłem przypałowego, nie? Żeby nie było, że... O, Ellen DeGeneres jest. Żaden nie jest przypałowy. Wszyscy są jacyś tacy normalni. Dobra, nie wiem, wezmę tego, bo ma żółtą czapkę, niech będzie. Tylko dlatego, bo ma żółtą czapkę. To tak jak trochę ten lew jak Arsenalu, trochę lew, ale to nie jest lew, bo oni mają, znaczy nie jest Arsenal, bo oni niebiescy są ładnie żółci. Mateusz kończy fabułę w Days Gone. Końcówka fajna. Dwójka w drodze, mam nadzieję, chłopaki z band. Co tu jeszcze? No właśnie, no to, że w Maja z cegły się zmienia i w lampę. Szkoda, ja żałuję, że mi się nigdy nie zmienił. Chciałbym to zobaczyć, nie? Ładny pająk wojskowy. Kiedy PS5 Pro? Na razie to piątka wyszła, słuchajcie. Jakie gry twoim zdaniem są przyjemne w platynowaniu? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo ja też jakoś nie fiksuję się na platyny. W sensie mam ich kilka i raczej do platyn ja podchodziłem tak, bo mam znajomych, którzy te platyny, wiecie, trzepią jak wariaty, nie? Na zasadzie, że muszę mieć. Ja trochę podchodzę do tego tak, że splatynowałem sobie gry, które autentycznie mi się podobały, albo staram się splatynować te, które mi się podobają. W sensie takiego, wiecie, oddania, nie powiem, że hołdu, bo to jest zbyt górnolotne słowo. No ale takiego, że ktoś zobaczy moje trofea, no to zobaczy, o, w to akurat ziomek grał i mu się podobało, nie? Chociaż w przypadku Modern Warfare nie mam ani jednego trofeum, a przegrałem w tę grę absurdalną ilość czasu, no bo tam w multi nie ma żadnych trofeów, a ja głównie w multi gram. Ale nie podobają mi się gry, które trzeba przechodzić drugi raz na New Game Plus. Znaczy, okej, to się też trochę tyczy Spidermana, bo tam też jest takie trofeum i nie mogę powiedzieć, że mi się Spiderman nie podoba, ale to powinien być nasz wybór, czy chcemy grę jeszcze raz przechodzić, czy nie. W tym sensie, że jednak no, przejście gry to też jest jakiś tam czas, który musimy poświęcić, a nie zawsze możemy przeznaczyć jeszcze raz te kilkanaście godzin na tę grę. Więc jeżeli mamy jakieś takie trofeum, gdzie musimy, nie wiem, czy grindować coś jakoś maksymalnie, czy
czy właśnie przechodzić grę jeszcze raz, to... Dobrym przykładem fajnej platyny jest Astrobot, ten Astro's Playground, ten nowy na PlayStation 5, bo to jest taka platyna, która wpada, trochę trzeba tam pokombinować, żeby ją zdobyć, ale nie wymaga od nas akurat jakiegoś takiego super nakładu czasu, nie? Co ja tu muszę zrobić? I to jest akurat spoko, nie? W tym Astrobocie. Czyli co, tędy muszę iść? No dobra, to idziemy. Zlokalizuj wejście do kryjówki. Nie znam niestety Londynu aż tak dobrze, żeby móc rozpoznawać ulice konkretne. Czekaj, czy mogę tak sobie wejść na ulicę i sobie przejść? To po co ten punkt kontrolny? Jak tak mogę sobie przychodzić przed nim? Można jakoś biec albo coś? Nie, Jezus. Jesus, co on ma za klucz w ogóle? Czy temu typowi głowa zniknęła przed chwilą? Da się splatynować Wiedźmina 3? Da się. Okej, fakt jest faktem, że rzeczywiście Wiedźmina mi brakuje przejścia gry jeszcze raz. Na tam najwyższym poziomie trudności. Ale fakt jest, że z drugiej strony można na New Game Plus grać z wszystkimi rzeczami. Z trzeciej strony to tak nic nie daje, bo okej, skille się przydadzą, ale sprzęt i tak jest cały do wyrzucenia, bo jest po prostu poziom podniesiony, więc te wszystkie miecze i zbroje, które zdobyliśmy za pierwszym przejściem, w drugim, z tego co pamiętam, są bezużyteczne, w sensie są za słabe i wszyscy nas tak leją, więc musimy je wszystkie jeszcze raz zbierać. No to Wiedźmina jeszcze raz przejdę, ale to jeżeli Wiedźmina będę przechodził, to wiecie co, przejdę już sobie na ten, jeżeli tego patcha wypuszczą, którego planują na piątkę. Bo jednak 30 klatek animacji versus 60 to jest coś. Czy ja to mogę jakoś w ogóle, czy to jest jakiś system, że na zasadzie, nie wiem, mogę coś zepsuć, czy... Nie wiem, jakiś samochód ukraść, czy coś? Czy mam tak z buta iść te 700 metrów jeszcze? Do jutra. Może pojedziemy samochodem. Czy to jakaś taksówka jest, tak? Z drogi. A, no tak, to jest Londyn też. Ej, no czekaj, moment, bo ja nie będę takim szrotem jeździł. Tu widzę jest fajniejszy samochód, jakiś BMW trochę takie, nie? No, to zdecydowanie, to... Ni to BMW, ni to Tesla. Ale śmieszne w tej grze są te strzałki pokazujące w ogóle ten skręt. To jakaś Skoda jedzie? Wygląda jak Skoda. No tak, Londyn, ruch lewostronny. Nie, no ja nie będę na światłach stał, ludzie. Czy to nie, to w jakiej grze się stoi na światłach? Pod prąd, cyk. Nie ma czasu na jakiś tam... Ciężko mi powiedzieć, znaczy Watch Dogs pewnie mi się wkręcił. Ciekawe jest, czy ta gra po prostu... jest w stanie utrzymać naszą uwagę jakoś dłużej tymi swoimi możliwościami hakowania. Ale to byłby niezła schiza, jakby w ogóle tam tak świat wyglądał, nie? Że chodzimy sobie na ulicę, a tam drony nad nami latają i nas sprawdzają. Nie wiem, czy podoba mi się taka przyszłość, szczerze mówiąc. Pod prąd, co za różnica. To tylko gra. Ja i moje BMW. Dobra, wysiadaj. Wsiadaj, ziomuś. Siemano. I downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone visit. Słuchajcie, o kurczę, już ten, 23, dobra, to musimy powoli kończyć stream, miał trwać godzinę, a ja tutaj się roz... W ogóle, powiem wam tak, od razu mam pytanie. Jeśli chcecie, bo z reguły te streamy tutaj, one się tak, wiecie, wydarzają, bo się wydarzają. Nie wiem, czy to nastąpi w tym momencie, w sensie w grudniu, czy na początku roku, ale wydaje mi się, że będziemy mogli się częściej spotykać, ale to już u mnie, w sensie na moich śmieciach. Więc jak coś, to dam wam znać, bo tak mi się wydaje, że będziemy mogli się częściej spotykać, sobie po prostu porozmawiać na takie tematy okołogrowe na streamie, które będę ja po prostu sobie chyba robił, tak mi się wydaje. Ale do tego jeszcze wrócę, więc jeżeli będziecie zainteresowani, albo będziecie chcieli sobie pogadać i pograć razem, to dam wam znać. Tak tylko zajawiam, nie ma żadnego ciśnienia. Słuchajcie, tutaj jeszcze było pytanie. Moment. Czy łatwy jest proces przeniesienia gier z PS4 na PS5? Znaczy pytanie, co rozumiesz przez łatwy? Pierwsza sprawa to jest taka, że możesz sobie wziąć, jeżeli masz na przykład taki dysk zewnętrzny, to możesz go sobie odpiąć, przepiąć, w sensie przepiąć, wyjąć z konsoli, słuchaj, i po prostu go do PS5 przypiąć i jest spoko. Aha, to trzeba odwrócić w ten. Jezus, jakie to jest zakręcone. Więc to teraz układanki trzeba robić, tak? Okej.
Okej. Takie to. No, dlaczego nie mogę odblokować? Aha, bo tu jeszcze jeden ten potrzebuję. Co to w ogóle za... Dobra, a mógłbyś mi ziomuś... I telefonem zhakowałem cały ten otwórz. Cyk. I cała misja polegała na tym, że odkręcę kaloryfer i będzie cieplej w tym pomieszczeniu. Szkoda. To by było o wiele ciekawsze dla mnie, jakbym tylko przyszedł i zrobił wszystkim cieplej i poszedł. Słuchajcie, dobra, dobijamy do brzegu powoli, bo w Watch Dogsy nie oszukujmy się, ale tu będziemy, jeżeli miałbym coś tutaj sensownego pokazać, to musielibyśmy pewnie 500 lat grać. Z tego co kojarzę, gra jest zdecydowanie dla tych, którzy przede wszystkim lubią otwarty świat, lubią kombinować w grach, lubią taki otwartość w działaniach, czyli możemy, nie wiem, grać żołnierzem i wszystkich skosić, możemy, nie wiem, grać ziomkiem i wszystkich pobić, albo na przykład nie grać w ogóle ziomkiem, tylko łazić wszędzie jakimś robotnikiem, albo nie wiem, znaczy nie robotnikiem, tylko robotem, albo na przykład robotnikiem wlatywać sobie na jakichś takich latających rzeczach i sobie zabierać, co tam trzeba z misji i uciekać. Więc jest, z tego co kojarzę, jest bardzo dużo tutaj możliwości kombinowania. No tylko pytanie, czy klimat Londynu takiego trochę z przyszłości, gdzie technologia zawładnęła każdym aspektem życia społecznego, jest czymś, co was jara. Więc jeżeli takie klimaty potrzebujecie w życiu, to wydaje mi się, że Watch Dogs jest bardzo dobrym klimatem. Z tego, co też kojarzę, w ogóle gra na PS4 ma darmowy upgrade potem do PS5, czyli jeżeli zainstalujecie grę na PS4, czy potem będziecie ją mieli na płycie na PS5, sobie ją wrzucicie i będzie można darmowy upgrade do tego zaciągnąć, co też konsoli ma tam osobne menu, ale to jeszcze wam pokażemy to na osobnym filmie. No i ten, no i niezłe hakowanie, no. Tak mi się też wy ten. I co mogę powiedzieć? Dziękuję wam w sumie dzisiaj za stream. Nie wiem, kiedy będzie następny. Wydaje mi się, że chyba na sztywno w następnym tygodniu, ale nie wiem dokładnie z czego, bo to tak trochę dzieje się u nas ostatnio z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. W każdym razie dzisiaj streamowaliśmy 3 wybrane gry z Black Friday, czyli z oferty tej takiej sprzedażowej, gdzie jest o wiele niższe ceny są gier, które też możecie sobie kupić, jeżeli na przykład planujecie sobie rozbudować bibliotekę do PS5, bo dużo z tych gier, właściwie wszystkie, ale dużo tych gier też chodzi w lepszej, większej ilości klatek animacji i tak dalej na PS5, więc też możecie sobie kupić coś dzisiaj taniej, żeby sobie później zagrać na PS5, jeżeli planujecie ją kupić, kiedy będzie w końcu dostępna. No i graliśmy dzisiaj FIFA 21, czyli w grę, w którą kompletnie nie umiem grać. Zrobiliśmy pierwszy taki szerszy etap z The Last of Us, tam z nieskończoną amunicją biegałem, więc mogliście sobie to zobaczyć. No i tutaj na miastkę jakąś taką Watch Dogs dostaliśmy, czyli tego gry, gdzie chodzimy sobie kim chcemy w sumie i jesteśmy hackmistrzem okolicy i wszystkich rozwalamy telefonem. Czy to wybuchamy im kieszenie, czy na przykład łamiemy zamki. Jest to gra od Ubisoftu, więc to też dużo o niej świadczy i dużo wyjaśnia. No i tyle, słuchajcie. Dziękuję wam dzisiaj za pytania. Dziękuję zwłaszcza YouTube'owi, bo bardzo mądre pytania zadawał. Powracamy już niedługo i widzimy się na kolejnym streamie, tak jak tutaj mówi Mateusz. Życzę wam udanego weekendu. Ja wracam do pracy, bo jutro będzie jeden materiał i w niedzielę tradycyjnie newsy. Więc dla mnie weekend nie istnieje. To tak a propos życia w świecie growym. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Cześć.